Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. I dzisiaj jedziemy sobie z Katowice Szopienice Południowe do stacji bodajże. Czy teraz wyleciał z głowy? No, w kierunku Sędziszowa Towarowego. Tam pociąg przejmie inna już służba. Co to za jakieś przecinki nieładne? Jeszcze w ostatnim odcinku dyżurowaliśmy sobie na stacji Dorota. Jeszcze miałem zamiar jeszcze podyżurować stacji Sosnowiec Południowy. No niestety się akurat nie udało. No szkoda. 41:20 wjazd do Dąbrowy Górniczej podany. Sosnowiec Południowy będzie wjazd na 42:940. Kanał sobie zmieni. No, cię nie słyszę. Przecież to na dobrym kanale by. Ja no to już zupełnie się pogubiłem. No widzę ten semafor, nie?
A widzicie, teraz już wszystko wiem. Tak, pewnie nie dojedziemy do Sędziszowa, bo ja nie mam aż takiej wytrwałości 2 godzin, żeby na symulatorze siedzieć. Jeszcze na transmisji to co innego, ale tak czy ten... To się spokojnie, ja sobie tylko ten pod semafor podjadę. Siebie w kierunku Sosnowca Głównego Polana. Dobra, dzięki. No już właź. Puścimy pana. Sosnowiec Południowy będzie wyjazd dla 42940. Chyba 940, chwileczkę, bo doń ducha nie chce mi potwierdzić blokady. Rozumiem, dziękuję. A to czekamy na potwierdzenie blokady przez dańduchę. No tak. No tam to już chyba trzeba mieć duży poziom, czy nie? Na dajdówkę. Bo nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy. No pomału to się z tego robi właśnie symulator stania pod semaforem, nie?
No. Trzeba czasem poczekać, jak to na kolei bywa. No, ciekawe. W sumie mogliśmy stać tam w tym peronie, ale wykorzystałem fakt, iż mamy krótki skład, więc... Możemy i postać tutaj. Już widzę te oczy ludzi, którzy się spóźnili na pociąg. Mówią nam, ukończ, że stanąć w peronie, jak i też sto. Że teraz zrobię może cięcie i zobaczymy się już, jak dostaniemy semafor wyjazdowy. A tutaj mamy właśnie odpowiedź, dlaczego nie mieliśmy wyjazdu. Pan w Sosnowcu Południowym zrobił sobie podmiankę z czymś innym i wjeżdża po prostu pociąg. No i super. 42-940, wyjazd podany. 42-940 przyjął.
No i dość sposobem będziemy mieli z 110 minut opóźnienia. Mechaniku 2419, wyjazd podany. No i zwalniamy. Przed nami są perony stacji. No znowu jest zajdówka. Dziesięć minut opóźnienia, ale fajnie. Dawno opóźnienia nie było.
Czemu on w ogóle jedzie na tylnym pantografie, a nie na przednim? Czemu w tych pojazdach się używa przedniego, a nie tylnego? Zbliżamy się do miejsca zatrzymania. Gwiazd na 40 km na godzinę. Dobrze, ale resztę, drodzy Państwo, zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.